Tło wydarzeń. Dariusz Pawlikowski, witam Państwa. Naszym gościem jest pani Marzena Jermak, dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych imienia Władysława Hasiora w Koszalinie. Witam Panią. Dzień dobry, witam pięknie. Może zaczniemy od przeprowadzki, tak? Wiem, że plastyk już niedługo, na dniach, będzie urzędował w niedalekiej Politechnice Koszalińskiej, na szczęście, tak? Tylko przez ulicę. Co takiego się będzie działo w plastyku? Nie przypadkiem mówi się, że przyjaciół prawdziwych poznaje się w biedzie i my właśnie mamy taką bardzo trudną, choć radosną jednocześnie, sytuację kryzysową, ponieważ za parę dni dosłownie zaczynamy kapitalny remont całego budynku. W związku z tym prowadzenie zajęć dla całej młodzieży byłoby niezwykle trudne, żeby nie powiedzieć niemożliwe. No ale z pomocą przyszli przyjaciele, właśnie Instytut Wzornictwa i Wydział Mechaniczny, na czele z panem kanclerzem oczywiście, byli tak uprzejmi, że użyczyli nam swoich sal na cały okres remontu. To jest do stycznia przyszłego roku. Ten remont będzie remontem tak kapitalnym, bo to jest ocieplenie, wymiana okien, wnętrza też się zmienią? Tak, okna, cała instalacja elektryczna, cała instalacja grzewcza, kotłownia, wielki remont w piwnicy, łącznie z wymianą tam wszystkiego, co tylko wymienić można. Rzeczywiście bardzo, bardzo dużo będzie się działo. No ale cóż, no nie da się zrobić, żeby było lepiej w szkole bez remontu. Remont bez remontu jest niemożliwy po prostu. No właśnie, to jest ta modernizacja tylko taka zewnętrzna i wewnętrzna, czy tak, że tam ulegnie zmianie jakaś infrastruktura, układ korytarzy, sal, czy to też się zmieni? Nie. Czy to będzie tylko odtworzenie tego, co jest? Układ korytarzy jest dobry, sprawdzony przez 40 lat. Myślę, że tutaj zmiany nie są potrzebne, w związku z czym będziemy tylko modernizować, czyli ulepszać to, co już mamy. Z wielkim pożytkiem, myślę, dla całej społeczności, bo okna są już troszkę stare i grzejniki też takie nie najlepsze. Kotłownia też ma tam ten piec chyba 20 parę lat, więc na pewno te zmiany są potrzebne. Ma być wszystko rodem z XXI wieku, więc bardzo się cieszę, że te warunki będą jeszcze lepsze. No właśnie, tylko kiedy młodzież wróci tam po feriach, tak rozumiem, że to będzie tam 1 lutego, tak jak przyjdzie do szkoły, to ta szkoła będzie pozbawiona tego kilkudziesięcioletniego zapachu, farb i tej całej atmosfery, prawda? To jest chyba ten minus, tam ona będzie musiała nasiąkać zupełnie nowymi teraz barwami, zapachami i tak dalej, tak? Na pewno w przypadku takiej szkoły to jest chyba istotne, bo szkoła ma po prostu klimat, mówiąc krótko. Zapach farby na pewno będzie się unosił, tyle że to będzie farma, którą będą malowane ściany. Tak, tak, natomiast tak. Myślę, że jak tylko młodzież zabierze się do pracy i będzie korzystała z terpentyny czy innych farb już takich malarskich, artystycznych, to ten zapach błyskawicznie wróci, a atmosfera, no cóż, myślę, że największy wpływ na nią mają ludzie, a oni się nie zmienią, a nie budynek. Budynek będzie ładniejszy. Jasne. Więc taką mam nadzieję, że jak młodzież wróci, to pozna swoją szkołę i szeroko się uśmiechnie, że jest ona wyposażona w lepsze okna na przykład i w lepsze oświetlenie. Ja tak przy okazji wspomniałem o tradycji. Ile dokładnie lat ma szkoła? Powstała w 1975, czyli 42, już trzeci rok będzie, prawda? Już taka, powiedzmy sobie, w takim wieku bardzo dojrzałym jest to. Ale w przyszłym roku będzie taki mały jubileusz, czy duży jubileusz związany z rocznicą? Z naszym patronem, rzeczywiście. Może bardzo wielkiej i bardzo hucznej imprezy nie damy rady zrobić właśnie z uwagi na ten remont, który troszeczkę nam tutaj dezorganizuje te nasze działania oczywiście. Natomiast no, chcielibyśmy zaakcentować, że Władysław Hasior w przyszłym roku skończy 90 lat, bo nie użyje czasu przeszłego właśnie po to, żeby pokazać, że dzięki temu, że jesteśmy tą jedyną szkołą w Polsce, która nosi jego imię, to właśnie między innymi dlatego wciąż jest z nami. Jak rozwiążecie te problemy wszystkie, no, dydaktyczno-logistyczne w gmachu Politechniki? Czy tu będą jakieś utrudnienia, czy jakieś zmiany godzin? Bo tam chyba będziecie mieli mniej sal, jeśli chodzi o zajęcia. Jak to będzie wyglądało? Na pewno tak. Rzeczywiście, jeśli chodzi o nasz budynek i dostosowanie go do potrzeb uczniów, to oprócz tego, że sale nie są zbyt duże, a wielkie aż tak bardzo nie są nam potrzebne, bo mamy dość małe grupy uczniów, no, na pewno jakimś utrudnieniem to ta przyprowadzka jest, bo samo to, że trzeba spakować wszystko i wynieść, to już jest, prawda, organizacyjnie, ale właśnie, ale plusem jest to, że jest to blisko i no wszystko to, co jest do przewidzenia, to próbujemy to ogarniać i organizować w taki sposób, żeby uczniowie i nauczyciele nie odczuli, zwłaszcza uczniowie, żeby nie odczuli. Natomiast no tak idealnie jak u nas,
nas to na pewno nie będzie, bo choć Politechnika serce nam oddaje i chce przechylić nieba, to, no to nie da rady tak zrobić, żeby to było jeden na jeden, czyli jedna sala nasza, jedna ich. Na przykład dysponują tylko jedną pracownią rzeźbiarsko-ceramiczną, w związku z czym nie mogą nam dać trzech, a my akurat tyle potrzebujemy w jednym momencie, więc będziemy musieli tu troszeczkę organizacyjnie... Jakoś 4 miesiące przytrzymacie. Ale myślę tak, myślę, że tutaj pod szczególną ochroną oczywiście jeszcze będą ferie, święta, dyplomanci, no bo oni mają mało czasu na realizację prac dyplomowych, więc tutaj oni mają jakby specjalne przywileje i pierwszeństwo we wszystkim. Natomiast mam nadzieję, że uczniowie wykorzystają jeden dobry punkt tej sytuacji, mianowicie taki, że po raz pierwszy będą mieli okazję współpracować z Politechniką aż tak bardzo blisko. I będą mogli przyjrzeć się z bardzo bliska temu, jak funkcjonują studenci, jak funkcjonują pracownie. I zastanawiają się, czy warto na przykład studiować właśnie, na wzornictwie. I być może na tyle im się spodoba, że jeszcze większa grupa będzie chciała tam podjąć naukę. No bo naukę. Przecież jakieś tam są przecież połączenia też, prawda, kadrowe, bo przecież... Mamy te związki takie czysto ludzkie, bardzo, bardzo bliskie i dość obszerne, ponieważ w składzie naszej kadry nauczycielskiej są absolwenci Politechniki, nasi absolwenci są studentami. Bardzo bliski jest to kontakt. No właśnie, szkoła jest teraz szkołą, czy będzie za kilka dni szkołą na uchodźstwie. Specjalnie używam tego terminu historycznego, no bo podpisano dzisiaj stosowną umowę, tak, z Politechniką, ale już w zupełnie innej sprawie, to znaczy szkoła pani podpisała. Chodzi o zajęcia tak historyczne. Chodzi o taką dość szeroko rozumianą współpracę. Tę umowę o wzajemnej współpracy był uprzejmy podpisać pan rektor, co oznacza, że chcemy współdziałać z Politechniką na bardzo różnych torach i w bardzo różnych kierunkach się rozwijać wspólnie. Natomiast dzisiaj szczególnie zaakcentowany był ten związek z działem humanistycznym, z którym tak naprawdę nasza szkoła współpracuje od lat. Myśmy już sporo działań wspólnie zrobili, między innymi wieczornice czy konferencje historyczne. Natomiast do tego, żeby podjąć taką bardzo zalegalizowaną współpracę, zachęciła mnie najbardziej wieczornica, którą zorganizowaliśmy w ubiegłym roku w budynku naszej szkoły. To po raz pierwszy się stało. Do tej pory one były w budynku Politechniki właśnie. Bardzo mi się podobało to, jak bardzo była zaangażowana młodzież. Tam kilkanaście osób właściwie potrzebowało niewielkiego wsparcia w tym, żeby zrobić coś niezwykłego. Mianowicie wieczornicę, która z jednej strony odsłoniła kawałek prawdy o naszych dziejach i pokazała rzeczywiście wyjątkowych ludzi, a z drugiej strony uczynione to było w taki sposób, by było dostępne nie tylko dla wąskiego grona specjalistów bardzo wtajemniczonych, ale też dla młodzieży, która wiadomo, że tą wiedzę ma nieco mniejszą niż profesorowie z wyższej uczelni. I ten klimat, który pamiętam, towarzyszył temu spotkaniu, goście, między innymi żołnierze AK, których już tak niewielu przecież tu możemy zapraszać, było czymś tak niezwykłym, że no, o wzruszenie się otarłam bardzo mocno, pamiętam właśnie w ubiegłym roku. Dlatego bardzo byśmy chcieli to kontynuować. Ale rozumiem, że pani szkoła ma ambicje, zakładam, że Politechnika tak, także, żeby pokazywać historię w różnych... Jak najbardziej, tak byśmy chcieli. Liczę bardzo na to, że ta nasza wrażliwość młodych ludzi w połączeniu z możliwością takiego naukowego potencjału, jaki ma Politechnika, da piękny owoc, który będzie nie tylko dobry dla naszych dwóch placówek, ale również dla innych uczniów z Koszalina, bo bardzo byśmy chcieli, żeby tych uczniów przychodziło jeszcze więcej na te spotkania. A ten remont obecny placówki nie przeszkodzi w tych spotkaniach, tak? Nawet, to znaczy konferencja czy może bardziej wieczornica, choć ona ma się rozciągnąć w tym roku, chcielibyśmy do troszeczkę większych rozmiarów. Zaplanowana jest w lutym 2018 roku, czyli już po remoncie. Więc jeżeli nie będzie żadnych nieprzewidzianych okoliczności, to mam nadzieję, że wszystko nam się pięknie uda zorganizować. W ogóle jestem trochę zdziwiona tym, że spodziewałam się, że remont może zadziałać na nas w taki sposób, że zdominuje nasze działania i spowoduje, że na inne już zabraknie, nie wiem, siły albo czasu. A okazuje się, że właściwie w niczym nie przeszkadza na razie. Więc mam nadzieję, że tak zostanie. To tylko trzyma pani kciuki tak za ekipę remontową, żeby się właśnie wyrobiła tak do końca ferii. To teraz jeszcze dwa słowa o szkole. Może warto przypomnieć, ilu pani ma aktualnie uczniów i na jakich kierunkach, specjalizacjach się kształcą? Kiedy myślę o remoncie, to mam przed sobą ogromny budynek, w którym trzeba mnóstwo zrobić i ten czas dlatego taki jest wydłużony remontu. Natomiast kiedy myślę o nauczycielach czy o uczniach, to naprawdę okazuje się, że jesteśmy bardzo malutką i kameralną szkołą. 180 uczniów, 10 pracowników administracji, 38 nauczycieli. Wszyscy się znają. Wszyscy się znają i to bardzo dobrze. I myślę, że to jest wielki atut szkoły, że
ta atmosfera dzięki nim właśnie jest taka sympatyczna. A jaka jest atmosfera w szkole? No, musimy wrócić do tej rzeczywistości naszej. Remontowej. Tak? No, remontowa, to już wiadomo, ale przecież są zmiany w szkole, które obejmują także pani szkołę. Nie będzie gimnazjum, bo teraz jest i gimnazjum, i liceum. Jak to będzie wyglądało? Tak, rzeczywiście. Jakie są ewentualne konsekwencje tej reformy dla uczniów czy dla kadry nauczycielskiej? Bardzo mnie to cieszy, zwłaszcza, że ten remont, prawda, zaplanowany się nam tutaj rozpoczyna, więc tym bardziej trudno byłoby organizować jeszcze jakieś poważne przedsięwzięcie takie edukacyjne. Bardzo jest to fajne, że nas reforma aż tak bardzo nie dotyczy. To znaczy oczywiście my już w tym roku do gimnazjum nie przyjęliśmy, bo żadne gimnazjum nie robiło naboru, więc to jasna sprawa. Czyli ta szkoła sześcioletnia łącząca w sobie trzyletnie gimnazjum i trzyletnie liceum pomalutku już będzie wygasała, ale przez kilka lat jeszcze będziemy mieli oczywiście tych uczniów. Natomiast zaczniemy, jak tylko wygaśnie gimnazjum, zaczniemy przyjmować do nowego typu szkoły, to znaczy do liceum pięcioletniego, ponieważ po reformie nasza szkoła zmieni się w pięcioletnie liceum, czyli tak naprawdę wracamy do tego, co było. Nie wiem jeszcze dokładnie, jakie będą godziny układu zajęć, na przykład. A jakieś konsekwencje kadrowe były dla nauczycieli? Na szczęście nie. Na szczęście nie. U nas żadnych nie ma reminiscencji, jeśli chodzi o nauczycieli. Może dlatego też, że spora grupa nauczycieli zawsze miała nadgodziny, więc teraz najgorsze, co może się wydarzyć w ciągu roku, dwóch, to, że będą mieli troszkę tych nadgodzin mniej, natomiast na pewno będą mieli etaty, czy taki wymiar godzin, jaki mieli, bo ja mam oczywiście też nieetatowych nauczycieli. Warto przypomnieć, że wy podlegacie Ministerstwu Kultury. Tak, my podlegamy pod ministra kultury i dziedzictwa narodowego, czyli nasz szef, profesor Gliński, jest w Warszawie. Czyli trzymamy kciuki za remont, za bardzo działania proszę, historyczne. Bardzo proszę, trzymajcie kciuki, żeby się nie zdarzyło nic nieprzewidzianego. I za udany proces dydaktyczny w Politechnice Koszalińskiej, która jest tam po drugiej stronie ulicy. Bardzo pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. Marzena Jermak, dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych imienia Władysława Kosiera, była gościem programu Tło Wydarzeń. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję pięknie.